Wiesz co, jest to na tyle dziwne, że nawet to odnotuję w naszej mapie, po czym wyciągam mapę naszą, która jest dość szczegółowa, wypełniona wszelkimi rodzaju bazgrołami, Ale ołówkiem, bardziej wypełniona nie bazgrołami. raz dzielam, wrzucam na dwójkę i tak jedziemy powolutku. Tak się przyglądając na lewo i prawo, mijając troszeczkę tak powoli, powoli tą ławkę. Ale po co nanosić? Może weźmiemy ten, no, złom się zawsze przyda, a to wygląda na świeżą blachę. Jest Nie? ładnie odmalowana, jakby. Nie mamy więcej miejsca na złomy. Wziąłeś 200 kilo cementu, zgodziłeś się na to, ale ławka to już chyba za wiele. No właśnie, skoro mamy 200 kilo cementu, to co nam jeszcze ławka? Ła Z betonu. śmietniki, ławka są w ogóle, wyglądają jakby były świeżuteńko malowane, jakby przed chwilą farba wyschła. No dobra. To ja wyjmuję narzędzia. Wiesz, dla Rozpoczynamy. kogo śmietnik, dla kogo śmietnik? Dla jednego to jest, wiesz, jakaś konstrukcja z sianem, a dla jelenia to jest żłób, tak, z owsem, no. Owszem, to sprawdzam, co jest w tym żlebie, co jest w tym siodniku. W śmietniku jest pusty papierek po zupełnie nowy papierek, jakby ktoś go przed chwilą otworzył. Jeszcze czekolada nie zdążyła się roztopić po snickersie i jedna łuska. To snickersie, no to ten papierek rozrywam. Jeżeli nie ma tam jakichś sypów, no to liżę, czy to faktycznie czekolada. No jest to czekolada. Najprawdziwsza przedwojenna czekolada. Dzięki Bogu, że to jest czekolada. Papierek, co? Jest to czekolada, w ogóle opakowanie nie jest zupełnie przez słońce wyprasowane, jakby było chwilą kupione w jakiejś normalnej stacji benzynowej. Odjechał, zjadł, wyrzucił, pojechał dalej. Słuchaj, to jest świeże. Słuchaj, ktokolwiek dostawił tego snickersa, to nie pomyślał w ogóle dwa razy, jakby miał tych snickersów jeszcze skrzynkę. No, biorę ten papierek, ładnie go składam, tak? No. Rulonik, pan w kieszeni. Słuchaj, plan jest taki. Wykonujemy tak, kręgi koncentryczne w okolicy kilometra i 2 km i szukamy jakiegoś frajera, który tego snickersa zjadł. Wiesz, Butch po prostu się tak śmieje, on ma taki troszeczkę zjarany styl życia, tak? Tak się patrzy na niego, gęba mu się uśmiecha. Ale chłopie, chwilunia. Co? Snickersy? Człowieku, jak to jest przedwojenne, to wiesz, ile to cholerstwo musiało leżeć? To nie jest takie świeże. Ja bym się tego nie tknął. Ale jeżeli nalegasz, możemy coś poszukać. I widzisz, jak Butch wyjmuje cukierka, odpakowuje go i ładuje do gęby miętowego. A na dziewczyny wstępnej nie narzekałeś. No przepraszam, ale to są moje cukierki, tak? Z wiadomego źródła. To jest... Cholera, nie wiem skąd, ale dobre jest. Dobra, człowieku, to co robimy, man? Ja proponuję się rozejrzeć, ale musimy mieć też na względzie, że z takim obciążeniem tego naszego preciozum, tego naszego szarego złota w tych dwóch worach, wiesz, bo ja mam interes na głowie, to daleko nie zajdziemy na tych naszych dwóch bakach, nie? Więc żeby nie nadużywać, to lepiej nie spalać. No wiesz. Więc jak coś, to weź przygotuj jakiś plan, możemy się zastanowić. I sobie wiesz, Butch sobie odpala jakiegoś skręcika i jest mu dobrze. Czy są jakiekolwiek ślady? Nie. To sobie nie w ogóle. Nie. Czy jest cokolwiek widać na horyzoncie? Co? Co jest? Czy cokolwiek widać na horyzoncie? Nie. Cokolwiek. Nie? Jeśli nie liczyć większej ilości piasku, kamieni, skał.
Wiesz co, chłopie... Słuchaj, chyba że parkujemy tutaj na noc i patrzymy, czy ktoś nie przyjdzie. On się tak, wiesz, but się tak rozgląda, bierze sobie jeszcze sztacha. Chłopie, zostajemy na noc tutaj, w krainie nietoperzy? Czy ciebie popieprzyło? One przylatują w nocy, skumaj to, chłopie. Ja tu nie zostaję. Musimy znaleźć jakieś schronienie, tam gdzie są ludzie i mają gnaty. Z nietoperzami to nie jest taka maskarada, słuchaj. I widzisz, że mu coś odpala. Ja nie zostaję w krainie nietoperzy, man. Nie zostaję. Chyba, że chcesz... Cały czas chcesz ten śmietnik, czy wrzucamy sprawę? Słuchaj, możemy rąbnąć śmietnik. Ja mam tutaj jakieś coś, wyjmuję, wiesz, tam w bagażnika dosłownie metalowe coś, to jest prezent od mistrza gry, metalowe coś, które wygląda... Mi to klucz, mi to karta. Tak, które wygląda jakby się kłóciło ze swoim zamierzeniem, tak, zmysłowym, że to jest, że to powinno być jakieś urządzenie, jakieś narzędzie, ale jednocześnie to wygląda jak zupełnie przypadkowo uformowany kawał stali, może roztopiony i który zastygnął w formie podobnej do narzędzia. I podchodzi do tego śmietnika i próbuje, wiesz, coś tam pieprznąć, coś tam urwać, coś tam odkręcić. Ej, farbę zdrapiesz. Ale człowieku, czekaj. To właśnie, no faktycznie, farbę zdrapię. No zobacz, to już zadrapałeś. Farba na tym rzeczy jest warta dwa razy więcej niż całość. Gdzieś kiedyś coś pomalowanego taką ładną czerwoną farbą. W ogóle ani śladu rdzy. Nie widać od tego rdzy, nie? No właśnie, no. Dlatego o to mi chodzi, chłopie. Skoro to jest ładne, to na pewno ktoś coś za to da. Znaczy ja bym nie dał, no bo nie ma to silnika w środku, ani nie huczy, ani nie buczy, ani nie strzela. Ale jakby jakiemuś tam człowiekowi z tych zapalachów. Ja słyszałem, że tu jacyś jeżdżą tam. Jakiś handel robią, coś takiego, wiesz, man. Dobra, to ja wyjmuję tylko do metalu i ucinam podstawę. Okej, okay, bez problemu ci to się udało. No, to zbieramy ten śmietnik. Teraz mała dygresja od mistrza gry. To jest motyw, który jest użyty drugi raz. Pierwszy raz został użyty od dawniej na mojej drużynie, jak ktoś doprowadził. My zabraliśmy ławkę. Betonowe ławki? Chłopie. No dobrze, kontynuujmy. No w sumie tak jest godzina, jest popołudnie, ale przydałoby się do jakiegoś baru zajechać. Macie oznaczenie, może zaznaczyliście sobie na mapie, że w Aurorze jest całkiem niezły bar, to jest 20 km stąd, ale i to dojedziecie. No, no to wiesz, pakujemy się do wozu. Jeszcze sobie dwa maszki, ja tutaj częstuję kolegę, prawda? Może się też skusi. No i jedziemy. Więc sprawa wygląda następująco. Ja proponuję, żeby nasz nowo nabyty medal umieścić sobie na górze, tak żeby wyglądał niemalże jak wieżyczka nad tym włazem. Tak? Bo... No, możemy... To jest taki duży kosz? Można z tego zrobić? Jakąś... No taki kosz jak jest na parkingach przy drodze. No. Dobra, no niech ci będzie. Biorę jakiegoś druta, wyjmuję druta i to wiąże, tak żeby na dachu się trzymało. Więc... To będziecie musieli ciut zwolnić, bo inaczej to może się urwać, ale nie będzie większych problemów. Spokojnie. Będzie tak, się potem przyspawa, a zawsze można z tego zrobić zarjebisty hełm. Rycerski, skumaj to, człowieku. Możemy skompletować całą zbroję ze śmietników i opchnąć jakiemuś facetowi za pallachu. Ja słyszałem, że oni takie rzeczy kolekcjonują. Nie poznają się, zaufaj mi. I wiesz, tak pieprząc po prostu od rzeczy, widząc, że ma dobry humor, po prostu jedzie tam gdzieś. Hem przed siebie. No, zjeżdżacie z drogi na skrzyżowaniu. Widzicie, troszeczkę zwolniliście, widzicie, że na drodze jest kolory szkła, świeżego szkła i kupa łusek. Tak zwalniam, tak oglądam się, coś tu się działo.
Ślady życia? Ślady cywilizacji, albo bardzo dobrej zabawy. Prawdopodobnie wesele. Byłem kiedyś na takim. A rzuć sobie jeden albo drugi na percepcję. Tak po prostu żyjcie. Ty nic nie widzisz. Zauważasz, gdzie niegdzie przysypane już piaskiem ślady krwi. No, mówiłem wesele. I jakieś papiery też, to już po dłuższym przypatrywaniu się zauważasz, że przy drodze są jakieś papiery też zasypane piaskiem. O man. Wódź, osłonię cię. Byłaś i zobacz, czy ktoś przeżył. Czy jest to są jakieś, wiesz, jakieś kartki papieru zapisane chyba. To ja tam, wiesz, szusuję, podjeżdżam troszeczkę bliżej, wiesz, zjeżdżamy z drogi. Buksują nam koła, prawda, na piachu. Wzbijają tumany kurzu. My wysiadamy, rozglądam się dookoła. Tak. Ja wychodzę przez Błazachowy i ludzką etykietką skanuję obszar. I zbierasz te papiery, tak? Ja tam patrzę, czy są jakieś ślady życia, tak? Czy jakiś trup leży? Nie, poza tą krwią, na którą zwrócił ci uwagę Steven, nie ma nic. Tylko te papiery jeszcze poprzesypywane, to jakby się komuś one wypadły z rąk i wiesz, się rozrzuciły gdzieś pod dem i wiatr zepchnął przy sobie. No to ja mam, dobra, zbieram te papiery i wracam tutaj, wiesz, do Steve'a. A patrzysz na nie? No pewnie. No to tak oglądasz, to jest zaproszenie na imprezę przez Dark Visions. To są gangersi. Ha! Bo daję to, wiesz, kompanowi, widzisz, mówiłem, że impreza. To jest normalka. Właśnie, akurat w miejscu, w którym jedziecie i nawet dzisiaj ma być ta organizowała się. Zawsze te dni w tygodniu się wszyscy inaczej niczym nie żyły. Super sprawa.